Jednego dnia margrabia rzekł z ową nadzwyczajną grzecznością, która często niecierpliwiła Juliana: Pozwól, mój drogi sorel, abym ci zrobił prezent z niebieskiego fraka. Ilekroć zechcesz go włożyć i przyjść do mnie, będziesz w moich oczach młodszym bratem hrabiego de Cholnay, to znaczy synem starego księcia, mego przyjaciela. Julian nie bardzo rozumiał o co chodzi. Tegoż samego wieczora spróbował wizyty w niebieskim fraku. Margrabia przyjął go jak równego sobie. Julian umiał odczuć prawdziwą grzeczność, ale nie miał pojęcia o odcieniach. Byłby przysiągł przed tym kaprysem margrabiego, że niepodobna traktować kogoś z większymi względami. Cóż za cudowny talent, pomyślał Julian, kiedy wstałaby się pożegnać. Margrabia zaś przepraszał, że nie może odprowadzić go z przyczyny podagry. Ten osobliwy pomysł uderzył Juliana. Czyżby sobie drwił ze mnie? myślał. Poszedł zasięgnąć rady u księdza Pirar, który mniej grzeczny od margrabiego, pogwizdywał tylko i zaczął mówić o czym innym. Nazajutrz rano Julian zjawił się u margrabiego w czarnym ubraniu, z teką i listami do podpisu. Przyjęto go po dawnemu. Wieczorem w niebieskim fraku ton zupełnie odmienny, ściśle taki jak w wilie. No, — Skoro pana nie nudzi zbytnio odwiedzać łaskawie biednego, chorego starca — rzekł Margrabia. — Powinien byś mi zwierzać wszystkie szczegóły życia, ale szczerze, mając jedynie na względzie, by opowiadać jasno i zabawnie. — Trzeba się bawić — ciągnął Margrabia. Tylko to w życiu coś warte. Skoro żądano odeń prawdy, Julian postanowił mówić wszystko, przemilczając wszelako dwie rzeczy: swój fanatyczny kult dla pewnego imienia, które drażniło margrabiego, oraz swoje zupełne niedowiarstwo niezbyt właściwe u przyszłego księdza. Pan de la Molle zainteresował się tym niezwykłym charakterem. W początkach podsycał śmiesznostki Juliana, aby się nimi bawić. Niebawem. Bardziej go zajęło prostować łagodnie, fałszywe pojęcia chłopca. Zazwyczaj parafianie przybli do Paryża podziwiają wszystko, myślał margrabia. Ten nienawidzi wszystkiego. Tamci są zanadto sztuczni, ten nie dosyć. Stąd głupcy biorą go za głupca. Zimowe mrozy przeciągnęły atak podagry do kilku miesięcy. Wszak można się przywiązać do bolońskiego pieska, powiadał sobie margrabia. Czemuż ja się tak wstydzę mego przywiązania do tego księżyka jest oryginalny? Traktuję go jak syna, więc cóż, co w tym złego? Fantazja ta, jeśli potrwa, będzie mnie kosztowała od diament wartości pięciuset ludwików w testamencie. Raz poznawszy nieugięty charakter swego protegowanego, margrabia obarczał go codziennie jakąś sprawą i Julian zauważył z przerażeniem, że temu magnatowi zdarza się dawać dwa sprzeczne zlecenia w tym samym przedmiocie, co mogło poważnie narazić jego sekretarza. Odtąd miał zawsze przy sobie rejestr, w którym notował decyzje, margrabia zaś podpisywał je. Julian przyjął pisarza, który kopiował poszczególne decyzje w osobnym rejestrze, zawierającym również kopie listów. Pomysł ten wydał się zrazu śmieszną pedanterią, ale w niespełna dwa miesiące margrabia zrozumiał jego korzyść. Julian poradził przyjąć bankowca, który by prowadził podwójną buchalterię dochodów i wydatków z dóbr, które Julian miał pod sobą. Zarządzenia te dały margrabiemu tak jasny wgląd w jego sprawy. Że mógł sobie pozwolić na przyjemność paru nowych spekulacji bez pośrednictwa agenta, który go okradał. jakiś czas później margrabia mógł wreszcie wychodzić. Pojedziesz na dwa miesiące do Londynu, rzekł do Juliana. Listy, które będę otrzymywał wraz z mymi dopiskami, każę ci przesyłać ekstrapocztą. Ty będziesz sporządzał odpowiedzi i odsyłał mi je, wkładając każdy list w dotyczącą odpowiedź. Obliczyłem, że zwłoka nie wyniesie więcej niż pięć dni. Pędząc pocztą w stronę Kale, Julian zdziwił się błahości rzekomych spraw, z którymi go wysłano. Nie będziemy opisywali, z jakim uczuciem nienawiści i zgrozy niemal wstąpił na ziemię angielską. Czytelnicy znają jego szaloną miłość do Bonapartego. W każdym oficerze widział Sir Hudsona Low, w każdym wielkim panu lorda Bethurst, autora niecnych zarządzeń na wyspie świętej Heleny, nagrodzonego za nie dziesięcioletnim ministerium. W Londynie poznał wreszcie wysoką elegancję. Zbliżył się z młodymi pankami rosyjskimi, którzy go wtajemniczyli w jej arkana. Na przekór swoim przyjaciołom Dandysom zapragnął poznać słynnego Filipa. Jedynego filozofa, jakiego Anglia miała od loka. Został go w chwili, gdy ukończył siódmy rok więzienia. Arystokracja nie żartuje w tym kraju, pomyślał Julian. Co więcej, zniesławiono go, sponiewierano, etc. Julian znalazł go wcale wesołym. Wściekłość arystokracji rozpraszała jego nudy. Oto myślał Julian wychodząc z więzienia, jedyny człowiek wesoły, Jakiego widziałem w Anglii. Ze wszystkich pojęć najpożyteczniejsze dla tyranów jest pojęcie Boga, powiedział mu Wein. Opuszczam dalszy ciąg systemu jako zbyt cyniczny. Cóż zabawnego przywiozłeś mi z Anglii? spytał go pan de la Moll za powrotem. Julian milczał. Jakież wrażenia? dodał żywo margrabia. Primo, rzekł Julian, najrozsądniejszy Anglik jest szaleńcem godzinę w dniu. Nawiedza go demon samobójstwa, który jest tam bóstwem domowym. Sekundo, talent i dowcip tracą z chwilą wylądowania w Anglii 25% wartości. Tercio, nie ma nic w świecie piękniejszego, bardziej zachwycającego, wzruszającego niż krajobraz angielski. Teraz ja ci powiem, rzekł margrabia. Primo. Dlaczegoś opowiadał na balu u rosyjskiego ambasadora, że we Francji jest 300 tysięcy młodych ludzi w wieku dwudziestu pięciu lat spragnionych namiętnie wojny. Czy sądzisz, że to jest pochlebne dla królów? Nie wiadomo, co robić, kiedy się rozmawia z wielkimi dyplomatami, rzekł Julian. Mają manię poważnych dyskusji, skoro się ograniczyć do komunałów z pism uchodzi się za głupca. No, skoro sobie pozwolić na coś szczerego i świeżego, są jakby spadli z obłoków, nie wiedzą co odpowiedzieć, i na zajutrz o siódmej rano każą oświadczyć nieborakowi przez sekretarza, że się zachował nietaktownie. Wcale nieźle, rzekł margrabia śmiejąc się. Zresztą zakładam się, głęboki obserwatorze, żeś nie zgadł, po coś jeździł do Anglii. I owszem, panie margrabio. Po to, aby raz na tydzień zjeść obiad u francuskiego ambasadora, który jest najuprzejmniejszym z ludzi. Jeździłeś po ten order, rzekł margrabia. Nie chcę, abyś porzucał czarne ubranie, przywykłem zaś do lżejszego tonu, który przybrałem z człowiekiem we fraku niebieskim. Aż do nowej instrukcji przyjm do wiadomości. Ilekroć ujrzę ten krzyż? będziesz młodszym synem mego przyjaciela księcia de Cholne. człowiekiem, który sam o tym nie wiedząc, jest od pół roku w dyplomacji. Zauważ, rzekł margrabia poważnie i przycinając wyrazy dziękczynienia, że ja cię nie chcę wyrwać z twego stanu. Jest to zawsze błąd i nieszczęście, tak dla protektora jak dla protegowanego. Kiedy moje procesy cię znudzą lub kiedy przestaniesz mi być pomyśli Wystaram ci się o dobre probostwo, jak dla naszego przyjaciela księdza Pirar. Nic więcej, dodał margrabia. Sucho.